Norbert Wojtuszek. Norbi, zdrowy w pełni? Tak, już tak. Noga boli? Nie, już nic nie czuć. Kompletnie już zapomniałeś o kontuzji? No jeszcze czasami jak się stanie, to coś poboli, ale generalnie na wojsku jest okej, już nic nie czuć. To bardzo dobrze, to nas bardzo, bardzo cieszy. Cieszy nas twój powrót. Na początku sporadycznie pojawiałeś się w szatni, na siłowni, potem coraz częściej. No teraz, gdy widzimy cię, jak biegasz i grasz na boisku, no to uśmiech ciśnie się na twarz. Ja chciałem spytać ciebie o tą właśnie rozłąkę z piłką, z szatnią. Tęskniłeś? Tak, na pewno tęskniłem, na pewno było ciężko. No w sumie to ponad 3 miesiące się leczyłem i nie trenowałem, więc na pewno było ciężko. Ale tutaj chłopaki pomagali, jakieś fajne momenty jak po meczu czy po strzelonej bramce, coś tam pokazywali te koszulki i tak dalej, na pewno to pomagało, więc się fajnie wracało i cieszę się, że już jestem gotowy. Ta, mówisz o formie, to forma to pojęcie względne, bo to nie tylko forma piłkarska, ale też motoryczna, mentalna. Czy to wszystko już po tej kontuzji wróciło? Tak, na początku trenowałem indywidualnie, więc coś tam poprawiłem i trzeba było coś tam nadrobić. Teraz myślę, że już jestem w optymalnej dyspozycji i czuję się tak, jak czułem się wcześniej. Zaliczyłeś już występ w pierwszej drużynie. Liczysz również teraz na wejście na boisko? No tak, na pewno fajnie by było. Cieszę się, że zapadłem 10 minuty, ale na pewno fajnie, jakbyśmy wygrali i to się liczy. My życzymy oczywiście Tobie występu w coraz lepszej gry, 3 punktów. Możesz powiedzieć naszym kibicom, co Ci tam wiśnia za kamery pokazuje. A wiśnia się wydurnia. Dzięki.